Witam ponownie Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa. Są z nami pan poseł Piotr Kaleta i senator Jan Filip Libicki. Dobry. Dyskutowaliśmy o skutkach, a w zasadzie o trzęsieniu ziemi, które na scenie politycznej wywołała emisja reportażu szkoleniącego Jana Pawła II wraz z atakami części lewicowych mediów, no wywija się tu Gazeta Wyborcza. A teraz może krótki fragment spotu, którym zachęcamy do udziału w marszu w obronie dobrego imienia Jana Pawła II. Zobaczmy fragment tego spotu. Ten spot jest emitowany w tysiącach miejsc, został miliony odbiorców wysłany. Też widzieli Państwo billboardy, które zorganizowała Gazeta Polska w całej Polsce, szczególnie w dużych miastach. Tam gdzie się zgodzono je wyświetlić, bo też niektórzy mieli opory, żeby dać zdjęcie Ojca Świętego i napisać "Jesteśmy z Tobą". No ale na szczęście są jeszcze firmy, które nie zamierzają walczyć z polskością, pozostałe razy omijać. Natomiast ja mam proste pytanie już tak na koniec tej dyskusji, którą mieliśmy do panów. Czy wezmą panowie udział w marszu 2 kwietnia? Zapraszamy do Warszawy. My nie jesteśmy głównym organizatorem, to są osoby społeczne. Ani żadna partia nie jest organizatorem, bo mam wrażenie, że w ogóle politycy to się od nas dowiedzieli, a my od ludzi, których nawet dobrze nie znaliśmy, że taki marsz organizują. Po prostu to było pewne poruszenie społeczne. Czy państwo wesprą ten marsz w taki czy inny sposób? Może teraz Piotr Kaleta. No, oczywiście tak bardzo... Żeby powiedzieć też dosadnie, no tym pytaniem trochę pan redaktor w jakiś sposób mnie obraża. To jest dla mnie coś absolutnie oczywistego, że każda jedna formuła, która mogłaby w tej chwili pokazać świętość i przywiązanie także mojej bardzo grzesznej, skromnej osoby do tego wybitnego Polaka, jest czymś absolutnie oczywistym. Tam nie to, że można być, tam trzeba po prostu być. Nie wiem, czy będzie to marsz w Warszawie, czy będzie to marsz w którymś miast, które są bliskie też mojemu sercu, jak na przykład pewno w Kaliszu. I w Warszawie, i do Warszawy zachęcamy, ale też w wielu miastach jest organizowany. No, i deklaruję tutaj jasną sprawę też, że jeżeli tylko pan senator Filip Libicki również wyrazi zgodę, bo przecież jestem o tym przekonany, że wyrazi, no to ja jestem gotów nawet iść bardzo blisko pana senatora, nawet też zająć się tym jego środkiem transportu i jestem gotowy, żeby tu pokazać, że to właśnie, panie senatorze, to nie jest żadna polityka, to jest po prostu coś, co każdemu powinno naprawdę mocno, mocno bić w sercu, że święty Jan Paweł II jest nasz, jest nie do ruszenia i każda jedna osoba, która tylko będzie próbowała podnieść rękę na naszą świętość, na polskość, na wolność, na to wszystko, co dla nas zrobił, na Kościół Święty, powinna dostać delikatnie, bardzo delikatnie mówiąc, po uszach. Panie senatorze, czy pan zechce jakoś wesprzeć? Ja rozumiem, że to jest zawsze problem, ale czy pan chce jakoś wesprzeć ten marsz? Nie, no ja odpowiadam. Znaczy, ja jestem wiernym archidiecezji poznańskiej. W Poznaniu mieszkam. Jeśli archidiecezja poznańska, arcybiskup Gondecki, Akcja Katolicka Archidiecezji Poznańskiej, jakakolwiek instytucja kościelna poprosi swoich wiernych o udział w tym marszu, to oczywiście się stawię. Jeśli będą to organizowały instytucje świeckie, to nie stawię się, ponieważ będę się bał tego, że będzie to, że tak powiem, wykorzystane do celów, do których nie chciałbym, aby było wykorzystane. Myślę, że odpowiedź jest jasna. Całe PSL. No, może w tym wypadku to jednak wierni powinni przejąć sprawę w swoje ręce, bo
Wierni są zorganizowani w pewne organizacje. No ja na przykład uważam, że od wielu lat, także na życzenie Jana Pawła II, funkcjonuje w Polsce akcja katolicka, która miała zmobilizować wiernych świeckich do udziału w życiu społecznym. No jaka okazja jest lepsza dla tej organizacji do tego, żeby włączyć się do intensywnego działania, jak ta? No uważam, że tutaj pierwsze skrzypce powinna grać akcja katolicka. No taka jest odpowiedź. Dla pana posła Kalety to jest całe PSL, ale odpowiadam tak, jak uważam. Panie redaktorze, no, mogę? Ja się zgadzam z tym, że akcja katolicka powinna wziąć udział w tych marszach. Jedno zdanie, panie redaktorze. Nie chcę niczego narzucać, no ale jak nie teraz, to kiedy? Jedno zdanie. Chciałem powiedzieć, że odnoszę wrażenie, że wywodzimy się właśnie z tego samego nurtu. I pan senator z akcji katolickiej, ja też. W związku z nie, tym, ja nie no, jestem panie, członkiem, ale... Ja wiem, ale ja się z tego wywodzę. Ja też już nie jestem, bo nawet nie mogę w tej chwili chyba być członkiem akcji katolickiej jako polityk. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz. To panie senatorze, to może wspólnie zorganizujemy marsz. Jako wierni, nie jako politycy. Znaczy ja bym powiedział inaczej. Ja jestem gotów, jeśli umówilibyśmy się w ten sposób, że pan poseł zachęca akcję katolicką diecezji kaliskiej do tego, żeby, że tak powiem, zaapelowała do katolików, żeby wzięli udział w tym marszu, to ja jestem gotów rozmawiać z akcją katolicką archidiecezji poznańskiej, żeby również, dyplomata, no. żeby również, że tak powiem, zachęcała wiernych świeckich do udziału. Natomiast znaczy, jeśli pan mnie pyta, czy pójdę w marszu w obronie papieża, który organizuje Gazeta Polska, to odpowiadam nie, no po prostu. Ale ja zachęcam senatora Libickiego, a nie kogoś innego. No, dobrze, myślę, że mamy jasne stanowiska w tej sprawie. Chociaż ja powiem panu tak, gdyby PSL organizował marsz w obronie Jana Pawła II, to ja bym poszedł tym marszu. Ale ja uważam, że nie byłoby rzeczą... No to jest kwestia oczywiście pewnej... Nie uważam, że byłoby rzeczą dobrą, żeby PSL, że tak powiem, organizował taki marsz. No nie uważam. No mówię, całe PSL. Rzeczą dobrą jest to, żeby go ktokolwiek zorganizował, prawda? Bo no organizują tak. Go ciała społeczne, bo ja tych ludzi nawet ledwo znam, tak? Znaczy, którzy się zgłosili i kluby się po prostu dołączyły do tego. Natomiast my mamy swój wkład i nie zajmujemy się mówieniem, ale. Ja teraz przepraszam, bo chcę krótko jeden temat jeszcze wprowadzić. Władimir Putin ścigany przez Międzynarodowy Trybunał za zbrodnie wojenne. Zobaczmy krótki materiał. Маємо вагоме рішення міжнародної юстиції. Międzynarodowy Wymiar Sprawiedliwości ogłosił ważną decyzję w sprawie, która ma realną perspektywę. Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Putina. Historyczna decyzja, od której rozpocznie się historyczna odpowiedzialność. Głowa państwa terrorystycznego i jeszcze jeden rosyjski urzędnik zostali oficjalnie oskarżeni o zbrodnię wojenną w sprawie deportacji dzieci ukraińskich, nielegalnego wywiezienia tysięcy naszych dzieci na terytorium państwa terrorystycznego, oddzielenie dzieci od rodzin, pozbawienie ich możliwości kontaktu z bliskimi, ukrywanie dzieci na terytorium Rosji, rozproszenie ich w odległe regiony. Wszystko to jest oczywiście polityką państwa agresora, decyzją państwa, złem akceptowanym przez struktury państwowe, które zaczyna się od pierwszej osoby tego stanu. Jestem wdzięczny zespołowi prokuratora Karima Khana i Międzynarodowego Trybunału Karnego, wszystkim na świecie, którzy pomagają nam walczyć o sprawiedliwość. Jestem wdzięczny za zasady i za gotowość rzeczywistego postawienia winnych przed sądem. Rozporuszowaty po oddalonych regionach. Mamy po jednej minucie, dosłownie po jednej minucie, więc prosiłbym tylko o ocenę, bo moim zdaniem to jest duża zmiana. To jest też moment, którego nie wolno lekceważyć i konsekwencje tego będą gigantyczne. Miloszewicz to lekceważył, inni to lekceważyli, a potem okazało się, że skutki takiej decyzji są ogromne. Senator Libicki, krótko i potem pan... Dobrze, znaczy ja uważam, że to jest ogromna zmiana o charakterze symbolicznym. Otóż Ukraina toczy tą wojnę z Rosją, ponieważ chce przynależeć do świata Zachodu. I świat Zachodu poprzez tą decyzję mówi, my jako świat Zachodu, niektórzy z ociąganiem, niektórzy, że tak powiem, od razu, uznajemy Władimira Putina
za przestępcę. Natomiast jeśli pan pyta, czy ja w związku z tym uważam, że zobaczymy w Hadze Władimira Putina w stroju więźnia i ze spętanymi rękami, to oświadczam, że nie. Uważam, że prędzej na skutek tej decyzji ktoś Władimira Putina usunie bądź zamorduje w Rosji, natomiast nie będziemy oglądali obrazków z Hagi Władimira Putina siedzącego w klatce dla oskarżonych. Szkoda. Panie pośle, czy nie czas, bo prezydent Żeleński chce dołączyć Syrię, czy nie czas dołączyć tę sprawę smoleńską do morderstw Putina? Wszystko jest czas dołączyć. To jest taki też moment, kiedy ta prawda, jeśli chodzi o kwestiach smoleńska, która niestety też była podważana przez szeroko pojęte polskie lewactwo i podważana jest w dalszym ciągu, wyśmiewana wręcz. Powiem tak, ale jeśli chodzi o samego Putina, miejsce Bandziora jest po prostu w pierdlu. Jest w mrocznych lochach za to, co on zrobił narodowi ukraińskiemu, za to, co zrobił polskiej elicie. To jest dla mnie coś absolutnie oczywistego. Pytanie jest zupełnie inne. Czy te kraje, do których ewentualnie Putin mógłby pojechać, mógłby polecieć, czy z czegoś z takiego obowiązku się wywiążą? To jest oczywiście pytanie, które też jest w próżni, jest pytaniem retorycznym, ale jedna jest kwestia, która tym wyrokiem, tą decyzją pokazuje jedną rzecz. Ten człowiek już nigdy spał spokojnie nie będzie. I to może jest ten optymistyczny wątek na koniec. Bardzo dziękuję. Senator Jan Filip Libicki. Dziękuję. Moim państwa gościem. Dzisiaj dosyć zgodnie było. I pan poseł Piotr Kaleta. Chociaż pan poseł Kaleta próbował zrobić wszystko, żeby mnie wyprowadzić z równowagi. Panie redaktorze, nie, to chyba nie jest możliwe. Kłaniam się państwu, ale jeżeli pan redaktor traktuje to jako zarzut, że było zgodnie, poprawię się następnym razem. No ja wiedziałem, tak oczywiście. Wiem, że mogę na pana liczyć. Bardzo, bardzo dziękuję. A już za chwilę o tym, jak to wszystko komentują media społecznościowe.